Witam serdecznie grono nieliczne, acz fantastyczne subskrybentów mojego kanału i chciałbym dzisiaj poprosić Was o pewną współpracę i sięgnięcie do zasobów swoich informacji i do zasobów wiedzy, które się być może przydadzą również innym osobom. Mamy obecnie medycynę zachodnią nowoczesną, która przyjęła epitety właśnie nowoczesna, efektywna, rewelacyjna, trafiająca w punkt, konkretna, taka zwarta, przy czym nieskuteczna. Natomiast każdy z nas, podejrzewam, że jak sięgnie też pamięcią, przypomni sobie pewne domowe sposoby, które zostały zdeprecjonowane i zostało to nazwane jako medycyna ludowa, nawet nienaturalna, tylko ludowa, czyli ma taki być, jak gdyby ma taki zapach siermiężny, jak gdyby to było bezskuteczne. Tymczasem doskonale pamiętam, że kiedy byłem małym dzieckiem, moja mama, jeżeli byłem chory, doprowadzała do tego, żebym dostał gorączki, żebym wypocił wszystko, żeby choroba się wykręciła na tyle wysoko, żeby organizm podjął walkę, żeby zmobilizować organizm do walki. Do tego na przykład służył napar szałwii z sokiem malinowym. Brzmi to tak kontrowersyjnie. Powiem, że w smaku było to obrzydliwie słodkie, ale niemal natychmiast występowały na człowieka siódme poty. Następnego dnia było po chorobie. I to pamiętam i taki przepis postaram się właśnie dla Was przygotować. Nawet poproszę szanowną mamę, żeby mi pomogła z tym, jak było to dokładnie robione, bo byłem za mały, żeby pamiętać. Na pewno jesteście w stanie przypomnieć sobie, że było coś takiego jak mleko z miodem, czosnkiem i jajkiem. Też obrzydliwość. Nie wiem, czy w pewnym momencie to nie był element, który miał pobudzić nasz samek do tego, żebyśmy zwalczyli chorobę i nie pili tego więcej, bo to było takie obrzydliwe. Czasami się zastanawiam, czy to nie miało takiego działania, ale na pewno miało działanie. Ale zwróćcie uwagę, tak samo, kiedy się smarowało stopy maścią kamforową, zakładało się skarpetki na noc, co też powodowało, nie dość, że ustępował kaszel, to jeszcze właśnie powodowało, że człowiek szybciej zdrowiał. W ogóle zasady wyleżenia choroby, nie? Że nie to, żeby pchać w siebie jakieś suplementy diety, tylko żeby chorobę wyleżeć. Kolejny przykład, który pamiętam i który napiszę i który wam przygotuję, to jest sok z cebuli, syrop z cebuli, który powodował miał bardzo dobre działanie wykrztuśne i który jest niezwykle łatwy w zrobieniu, tani w zrobieniu i wbrew pozorom wcale nie jest taki śmierdzący jak sama cebula. Wystarczy pokroić cebulę w cienkie talarki, do słoika zasypać cukrem, wstrząsnąć i już po paru godzinach na dnie się będzie zbierał syrop, który jest słodki, dobry i wcale tak nieśmierdzący, chociaż otwarcie słoika to jest mocne przeżycie dla naszego nosa. Tam jest sztynk straszliwy. Ale jak odlejemy ten syrop ze słoika, zostawimy tą cebulę taką wiotką bez syropu, to już jest zupełnie znośne i nie jest śmierdzące. Nie jest to coś, co przeszkadza. I teraz, a jeszcze na przykład, przypomniałem sobie, ale tylko co nieco, bo zacząłem dopiero, kiedy czytałem książkę o medycynie chińskiej. Tam jak byłem mały, to dziadek mi stawiał bańki na plecach. Nie? Dziadek był osobą, to był człowiek ze wsi, to był człowiek, który miał jakieś swoje zdrowe zasady, ale nie było problemów z tym, żeby zestaw bańek po prostu na wnuczku wziąć, porozstawiać. I to, co robił, bo stawiał bańki na plecach wzdłuż po obu stronach kręgosłupa, to tak naprawdę mobilizował dwa największe kanały energetyczne, które poruszają organizm do tego, żeby na przykład zwiększyć wytwarzanie energii. I teraz dla mnie to ma sens. Kiedyś nie wiedziałem, o co chodzi, po prostu była jakaś magia, bo to płonące bańki i w ogóle to naprawdę było wrażenie. Dla dziecka to było niesamowicie fajne przeżycie, ciekawe. Pamiętam do dziś, chociaż właśnie wolałbym też się dowiedzieć coś więcej. I przechodzę teraz w miarę płynnie do mojego apelu. Już jak zauważyliście, część rzeczy pisuję na jednej ze stron, która jest na domenie zdrowie.es. I na tej domenie staram się właśnie zbierać informacje, które są użyteczne, nie są zafałszowane przez jakieś farmacyjne lobby, które będzie próbowało wepchnąć sprzedaż jakiegoś super specyfiku. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że właśnie obecnie, kiedy mamy czasy, kiedy medycyna jest coraz bardziej kolorowa, coraz bardziej fantastyczna i coraz bardziej promowana jako na sprawną, a efekty są mizerne,
to żebyśmy mogli też mieć jakąś odskocznię, żeby zobaczyć, żeby nie dać się zwariować, żeby nie tylko zmienić swój sposób myślenia, zmienić swój sposób bycia, żeby on był coraz bardziej zbieżny z ideami diety, ale nie diety jako jadłospisu, albo jadłospisu, czego nie jemy, albo jadłospisu tego, co jemy, tylko diety jako sposobu funkcjonowania w odpowiednim balansie odpoczynku, w odpowiednim balansie pracy, czyli tak, żebyśmy snu, żebyśmy wszystko mieli na tyle zbilansowane, żeby organizm mógł się doskonale sam regenerować i cały czas utrzymywać się w stanie dobrostanu, czyli w takiej homeostazie. I kiedy odchodzi się od tego, kiedy następuje zaburzenie, jakakolwiek forma odejścia od tego zdrowia, potrzebujemy powrócić do tego zdrowia. I jestem przekonany, że nawet w tak wąskim gronie, jakim teraz jesteśmy, możemy pozbierać fajne przepisy, które w domowym sposobem przygotowane pozwalają sprawnie powrócić do zdrowia. Chciałbym tylko, żebyście przysyłali do mnie takie przepisy, które pamiętacie, że działały. Pamiętacie, jak były robione. Niech to nie będzie zebrane coś z internetu, że gdzieś tam ktoś coś usłyszał albo wklepał domowe sposoby i kopiujemy coś, co gdzieś powstało. Żeby to była żywa wiedza, która pozostanie spisana, która pozostanie dostępna. Na początku założę jeden artykuł, w którym będę pisał te przepisy. Jeżeli będzie ich więcej, to pogrupuję je tak, żeby stanowiły one dobre narzędzie do tego, żebyśmy mogli sobie sięgnąć na przykład na taki i taki problem. Patrzymy, czy ktoś to miał, patrzymy, czy ktoś to rozwiązywał. Po co pchać w siebie jakieś lekarstwa, które... Ja nie widzę skuteczności tych lekarstw. Moim zdaniem to jest z roku na rok to jest coraz gorzej. Jest ich coraz więcej, ale jest coraz gorzej. A już kwestia tego, że zostały wyeliminowane z aptek zioła, ja mówię to jak Hiszpanii akurat, przypuszczam, że z czasem to i do Polski dotrze, to jest moim zdaniem tragedia. To jest wielka tragedia społeczna, która jest zbudowana przez olbrzymie i bardzo prężne lobby farmaceutyczne i lobby parafarmaceutyków. To jest tam... Oni żyją z chorób ludzi, oni potrzebują, żeby ludzie byli chorzy, oni potrzebują zdrowia, tymczasem wy u siebie potrzebujecie być zdrowi. W związku z tym chciałbym, żebyśmy rozpoczęli robić tak, zróbmy taki eksperyment. Niech to będzie taki eksperyment. Wydaje mi się, że to jest eksperyment, który z niczym się nie wiąże, nie ma żadnych kosztów tego eksperymentu. Możecie wysyłać, możecie wklejać sobie te przepisy zarówno tutaj na YouTubie w komentarzach. Jeżeli nie, to na stronie zdrowie.es weźcie na kontakt, kliknijcie i tam wysyłajcie, albo na mój profil na YouTubie. Mam nadzieję, że jeżeli komukolwiek, chociaż jednej osobie to się przyda, nawet te takie proste przepisy, to już to będzie miało sens. I będzie to też coś, co robimy sami dla siebie, dla własnego zdrowia, być może też budując wzajemne zaufanie, że jeszcze ludzie mogą sami coś załatwić, a niekoniecznie z każdą najdrobniejszą sprawą idą jak te owieczki do odpowiedniego departamentu, w którym w departamencie nam przygotowują według listy odpowiednie sposób rozwiązania tego problemu. Tak? Dziękuję serdecznie i zapraszam niebawem do kolejnego filmu. Zauważam, że jest niewielki, nieznaczny, ale jest cały czas wzrost liczby subskrybentów, czyli być może do jakiegoś niewielkiego grona to trafia. Mi natomiast to sprawia przyjemność, chociażby to, że mogę uwiecznić pewne przemyślenia, które z mojego punktu widzenia wydają się istotne. Być może dla Was też będą istotne. Dziękuję bardzo.